Cześć Wam. Ten krótki odcinek jest częścią dużego odcinka o tym, jak samodzielnie wyciszyć całe auto. W tym odcinku skupię się na wyciszeniu podszybia oraz maski. Jeżeli jeszcze nie macie materiałów do wyciszenia, to proponuję kupić w firmie ABM Trade z Warszawy. Jeżeli przychodzicie z mojego kanału, to dostaniecie jeszcze zniżkę na hasło sam wyciszę. Dobra, zaczynamy. Na koniec zostawiłem sobie najprzyjemniejsze, najłatwiejsze, czyli wygłuszenie podszybia i maski, żeby nie nadwyrężać waszego czasu antenowego, to tylko powiem, że zdejmujemy podszybie w ten sposób, że gumę zdejmujemy, tutaj spineczki na podszybiu i podszybie wychodzi, tam wyklejamy masą butylową 4 mm, może nawet 2 mm i generalnie tyle, robimy to dokładnie, bez żadnej pianki, bo tutaj dostaje się woda. I sama mata gruba butylowa nam wystarczy. Jeżeli chodzi o maskę, to będziemy wygłuszać tutaj pod tą częścią fabrycznego wygłuszenia. Ściągamy spineczki, prosta sprawa, i tutaj dajemy matę 2 mm z ABM-u, żeby nie ważyła dużo, żeby ta maska tak mocno nie ciążyła. I dajemy piankę pochłaniającą 1,5 cm. No i tyle. Biorę się do pracy. Aha, sorry, nie powiedziałem wam jeszcze, że trzeba zdemontować wycieraczki i tutaj robota przestała być już łatwa, bo o ile jeszcze mamy dosyć młode auto, tutaj po prostu wycieraczka jest na wieloklinie, więc łatwo dosyć wyjdzie, trzeba WD-40 tutaj popsikać, chwilę się namęczyć i u mnie to ładnie zeszło, bo już praktycznie są zdjęte, ale jeżeli macie stare auto, to szczerze współczuję, pokażę wam jak ja to zrobiłem. Ja to zrobiłem tak, że podłożyłem sobie tutaj klapcęgi, odciągnąłem, żeby było ten i troszeczkę popukałem sobie młotkiem w tą śrubę, w ten czpień. Uważajcie też, bo tutaj może się dużo złego stać. Możecie tak, albo połamać to, jak za mocno naciśniecie, albo gdzieś tam wam uderzy w szybę, może pęknąć szyba, albo możecie to za bardzo potargać, że tak się brzydko wyrażę, i możecie mieć silniczek, wycieraczek do wymiany. Także współczuję tym, co mają starsze auta. Ja mam kilkuletnie, więc to poszło dosyć sprawnie. Podszybie mamy już zdjęte, zobaczcie. Tak wygląda fabryczne wyciszenie. O tak właśnie. Takie coś śmieszne. Ale zaraz tu będzie porządnie. A tak wygląda efekt końcowy. Odwołuję to, co powiedziałem na początku, że najłatwiejsze zostawiłem sobie na koniec, bo jednak sporo było pracy przy docinaniu tej maty butylowej. Ona jest dosyć gruba, 4 mm, więc też mocno trzeba ją rozwałkowywać. Ja też porobiłem sobie takie tutaj, nie wiem czy to będzie widać tutaj, takie rowki. Fabrycznie to były rowki do odprowadzania wody, żeby sobie szła do tych miejsc, i ja też postarałem się, żeby takie rowki pozostały, żeby woda sobie swobodnie spływała. Ale wygląda to fajnie. Jeszcze zabezpieczyłem, zobaczcie, od tej strony to podszybie. Także całe kompletne jest już zrobione.
i będę się brał za maskę. Przy okazji demontażu fabrycznego wygłuszenia maski zdałem sobie sprawę z dwóch w zasadzie to smutnych rzeczy. Pierwsza taka, że to jest najcięższa rzecz z wygłuszenia, a nie waży prawie nic. A druga rzecz, że zobaczcie jak oszczędzają. Tutaj pod maską jest niedomalowana, więc jak mamy od nich wymagać od nowoczesnych samochodów, żeby były dobrze wygłuszone, jak nawet oszczędzają na farbie. I tak w Superbie jeszcze nie ma tragedii, bo w innych modelach, na przykład w Fabii, czy w ogóle w tańszych markach, to już tutaj wszędzie już jest takie tylko przyprószone tym lakierem. Oszczędności pełną gębą. Chcesz, szwagier, żeby twoja wypowiedź znalazła się w filmiku? Może nie. Powinien się nazywać ekscytacja na temat browaru. Tak, euforia. Nie reklamuj, bo mi za to nie płacą. Mam jeszcze jedną taką wskazówkę, po skończonej pracy jadę w górę. Trzeba przyklepać. Jeśli podobał wam się ten materiał, to zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Widzimy się w następnych odcinkach. Nareczka.